Witam Was bardzo serdecznie, drogą z tej strony. Słuchajcie, mamy kolejny event cykliczny. Omówimy sobie PLZ 83130 Inferno Canon. Zapraszam. PZL 83130, co to takiego, możecie zapytać? Ano jest to nic innego jak podwozie niszczyciela, którego już mamy w drzewku chińskim na 87 w szóstej erze, czyli PLZ 90 czy tam 89. Jak zwał, tak zwał, tylko tutaj w tym przypadku mamy inne działo po prostu. Tu mamy 130, bazowaną oczywiście, skopiowaną radziecką, no ale no to jak wiemy, Chiny wszystko kopiowały. Tak więc przechodząc do samej maszyny, oczywiście ja to dla Was przetłumaczę, nie będę już taki zły, nie będę Was katował angielskim. Witamy w wydarzeniu Inferno Canon, drugie wydarzenie cykliczne dotyczące pojazdów naziemnych w nowym cyklu wydarzeń War Thunder. To Twoja szansa na zdobycie naklejek, dekoracji, trofeów z nagrodami oraz chińskiego niszczyciela czołgów PLZ 83130. Uczestnicząc w bitwach naziemnych oczywiście. Pamiętajcie, eventy cykliczne naziemne robimy czołgami, powietrzne robimy samolotami, a morskie robimy okrętami. Event, co najważniejsze, rozpoczyna się 24 kwietnia, czyli już praktycznie za chwilę. O godzinie 12 czasu polskiego, będzie trwać do 8 maja godziny 12.30 czasu polskiego. Pamiętajcie, że no tak na Dzień Zwycięstwa szykują się zniżki, więc szykujcie portfele oczywiście. Zdobywacie punkty w bitwach naziemnych, odblokowujecie etapy i odbieracie nagrody. W tym wydarzeniu cyklicznym będziemy mieli 7 etapów, każdy standardowo co 2 dni. I będziecie musieli zdobyć tylko 35 tysięcy w wyniku misji. Jak to wygląda, no to pokazuję Wam teraz na screenie, o co mi chodzi, wynik misji. Z dodatkowych nagród możecie oczywiście uzyskać naklejki dwie, amerykańskie, dekoracje na czołgi, wyrzutnia rakiet przeciwpancernych, która fajnie wygląda. No i będziemy mieli losowe nagrody, takie pudełka, no takie zapychacz po prostu. Tak jak Wam już wspomniałem, 35 tysięcy punktów misji. Co jest jeszcze ważne, żeby móc ulepszyć kupon i sprzedać go na rynku, będziecie musieli przez cały okres trwania eventu, od 24 kwietnia do 8 maja, wbić 600 tysięcy w wyniku misji. Jest to mniej niż w przypadku ostatnich trzech eventów cyklicznych, gdzie musieliśmy wbijać 45 tysięcy oraz 750. Tutaj jest to mniej, no bo mamy pojazd piątej ery, tak? Oczywiście możecie zdobywać punkty misji w bitwach naziemnych od ery trzeciej i wyżej, w bitwach zręcznościowych, realistycznych, symulacyjnych. Jeżeli chodzi mniej więcej przelicznik, no to ja Wam tutaj wkleję, jak to wyglądało w poprzednich eventach. Natomiast etapy zmieniają się standardowo co 2 dni, możecie robić to również na pojazdach eventowych ery pierwszej i drugiej. No i tutaj macie, jakie są nagrody. Za etap pierwszy otrzymujemy zapychacz, etap drugi naklejka, etap trzeci zapychacz, etap czwarty naklejka, etap piąty zapychacz, etap szósty dekoracja, etap siódmy niezbywalny kupon. To jest kupon na wasze konto, jak będziecie chcieli sobie wykorzystać tą maszynę. Natomiast jeżeli chcecie ten niezbywalny kupon ulepszyć na kupon zbywalny, no to tak jak Wam mówiłem, 600 tysięcy punktów w wyniku misji. Oczywiście zniżka na etapy, możecie wykupić sobie je za złote orzełki, czego nie polecam. No i tak naprawdę, słuchajcie, to by było na tyle, no bo tak jak Wam powiedziałem, no jest to maszyna zbliżona do tego, co mamy w drzewku. Mamy tutaj inne działo, więc domyślam się, że będzie to trochę niżej, może jakieś 8.0, 8.3, coś takiego mniej więcej, piąta era. No to ciężko mi powiedzieć, nie wiem, między 7.7 a 8.7 bym to plasował. Tak więc, czy będziecie to robić, dajcie znać w komentarzu, oczywiście zachęcam do pozostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale, to rozwija nasz kanał. No i słuchajcie, ja Wam życzę miłego dnia, weekendu, tygodnia, nie wiem kiedy to oglądacie, do następnego, hej!